Dzień dobry, Monika Ordowska, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani, już zachęcam do wspólnej zabawy. Mam dzisiaj dla Was niespodziankę, bardzo prosta zagadka na sam początek. Zagadka, za którą możecie wygrać 100 zł, tylko uwaga, musicie podać mi hasło z koperty. To musi być zawód bez samogłoski A. Jeżeli uda Ci się wpaść na prawidłowe rozwiązanie, nie czekaj, aż ktoś inny Cię wyprzedzi, po prostu szybciutko wybierz numer, traf do mnie do studia i podaj mi prawidłową odpowiedź na antenie. Zastanówcie się, wybierzcie oczywiście numer możliwie szybko, a w międzyczasie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, kochani, a może ktoś już wpadł na prawidłowe rozwiązanie? Jest pierwszy gracz, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, syndyk. Syndyk, no za trudne na pewno jeszcze nie, ale czekam w związku z tym... w porównaniu z tym, co jest... kopercie to chyba za trudny zawód. No, gdybyśmy zapytali kogoś, czym się naprawdę zajmuje syndyk, to myślę, że nie wszyscy by wiedzieli. Zawód bez literki A, no, w każdym razie usłyszałam możliwe rozwiązanie, prawda? Bo rzeczywiście w nazwie tego zawodu nie ma samogłoski A, w związku z tym czekam na kolejnego gracza i kolejny telefon. Coś łatwiejszego, coś, co jest warte w tym momencie 100 zł jest ukryte w kopercie, tylko trzeba właśnie w tej chwili, teraz skojarzyć. Jeżeli przyszło Ci coś do głowy, wykorzystaj ten czas, kiedy większość osób jeszcze szuka, szybciutko analizuje, szuka zawodów. Niecodzienna zagadka. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam jeszcze takiej zagadki. Graliśmy coś w kuchni na jakąś literę, jakieś imiona, ale zawodów nie pamiętam. Odkąd prowadzę program, no to chyba taka zagadka dla osób, które szukają czegoś nowego. Jeżeli znasz zawody, jeżeli lubisz szukać słów, bez samogłoski A w tej chwili, to nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do studia. Być może już udało Ci się taki zawód znaleźć. Bardzo proszę, żeby ktoś zabrał teraz 100 zł, a dzięki tej osobie będziemy mogli przejść do kolejnej zagadki. Prosty zawód, słuchajcie, nieskomplikowany. Znacie go wszyscy, każdy miał z nim styczność. Co to może być? Najważniejsza zasada, ten zawód nie może mieć w swojej nazwie literki A. ...704-304-304. Jeżeli już wiesz, szybciutko zgłoś się do studia i zabierz 100 zł. Zawód bez samogłoski A. Pierwsza odpowiedź już zapisana na tablicy. Tej odpowiedzi nie powtarzam, ale jeśli ktoś... No właśnie, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. A witam, stripteaser. Stripteaser, no ciekawie. Rzeczywiście nie ma samogłoski A. No dobrze, zapiszę ten zawód. Słuchajcie, no raczej takiego zawodu do koperty bym nie włożyła i na pewno też chyba nie powiedziałabym, że każdy miał z nim styczność. Syndyk, stripteaser, ciekawe pomysły na naszej tablicy, ale jeszcze nie udało nam się trafić w dziesiątkę. Jeżeli jeszcze coś przyszło Ci do głowy, to teraz nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do studia. Mamy dwa zawody na naszej tablicy, może do 3 razy sztuka. Zawód bez samogłoski A w nazwie. Jeżeli wpadłeś na prawidłowe rozwiązanie, może jest taka osoba, która skojarzyła. Teraz szybciutko wybierz numer i sprawdź swoją odpowiedź. Myślę, że troszeczkę za bardzo kombinujecie dzisiaj. Zawód bez samogłoski A. No, to jest taka zagadka na rozgrzewkę, kochani. Syndyk, za trudne, stripteaser. No, nie wiem, czy wszyscy mieliśmy styczność z tym zawodem. Myślę, że nie. Chodzi mi o coś naprawdę prostszego. Zawód bez samogłoski A. Czy jeszcze jakiś zawód udało nam się znaleźć? Halo, halo, dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Elektryk. Elektryk, rzeczywiście bez A. Masz ukończone 18 lat? Tak myślałam, tego się obawiałam. No dobrze, ja zapiszę tę odpowiedź tak, żeby już nikt tej odpowiedzi mi nie podał.
Elektryk. Słuchajcie, nawet jeżeli podacie mi prawidłową odpowiedź, ale nie macie ukończonych 18 lat, to ja niestety nie będę wam mogła zapłacić. Walczymy o 100 zł. No i chciałabym usłyszeć taką osobę, która po pierwsze ma ukończone 18 lat, po drugie wpadnie na coś, z czym, na taki zawód, z którym mieliśmy styczność, na prosty zawód, w którego nazwie nie ma samogłoski A. Jest kolejny gracz, dzień dobry. A witam. Poproszę o odpowiedź. Meteorolog. Meteorolog. Za trudne. Ale pan mi dał wyzwanie teraz. No dobrze, zapisałam. Ale jeszcze nie jest to prawidłowe rozwiązanie. Kochani, w dalszym ciągu walczymy o 100 zł. Jeżeli wpadła ci do głowy jeszcze jakaś propozycja, szybciutko wybierz numer i sprawdź swój pomysł. Wydaje mi się, że pana słyszę po raz drugi w dzisiejszym programie. Dużej konkurencji, jak widać, nie macie. Jeżeli jeszcze pan ma dla mnie jakieś propozycje, to zapraszam. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Frezer. Frezer? Ojej, za trudne, kochani. No dobra, zapiszę. Zawód bez samogłoski A. Niewątpliwie bardzo ciekawe i czasem bardzo obce nam zawody są zapisane tutaj na tablicy. Chodzi mi o taki zawód, z którym chyba wszyscy mieliśmy styczność. Zawód, w którego nazwie nie ma samogłoski A. I ta propozycja w tej chwili jest warta 100 zł. Jeżeli chcesz powalczyć o te pieniądze, to nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do studia. Należy wybrać numer zarówno z telefonów komórkowych, jak i telefonów stacjonarnych. Uwaga, 704-304-304. Jeżeli udało ci się znaleźć jeszcze jakiś pomysł i w tym zawodzie, na który teraz wpadłeś, nie ma samogłoski A, tego zawodu nie zapisałam na naszej tablicy, szybciutko wybierz numer, zgłoś się do studia i podaj mi prawidłową odpowiedź na antenie. Już nie mogę się doczekać, żeby tę prawidłową odpowiedź usłyszeć, ale niestety musicie mi pomóc, musicie ją podać na antenie. Nie ma kłopotów z trafieniem do studia. Tutaj pan dwukrotnie nawet do mnie trafił, podał mi dwie odpowiedzi, które zapisałam, ale jeszcze się nie udało. Wciąż będę się trzymała tego, że ten elektryk, który został poddany przez, no, jak wydaje mi się, niepełnoletnią osobę, to jest najlepsza propozycja w dzisiejszym programie. Jest prosta, nie ma samogłoski. Ej, może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Żołnierz. Żołnierz, no super pomysł. Jeszcze nie z koperty. No dobrze, bardzo dobry pomysł, brawo dla pana, bo to jest nasza kolejna bardzo dobra propozycja. Troszeczkę kombinujecie, troszeczkę za bardzo. 100 zł dla osoby, która nie będzie kombinowała, która poda mi propozycję, którą tutaj reżyser schował w naszej kopercie. O czym reżyser mógł pomyśleć? Zastanówmy się. Zawód bez samogłoski A. Za bardzo nie kombinujemy, dobrze? Bo tutaj są naprawdę bardzo dziwne zawody, z którymi ja nigdy nie miałam nic wspólnego. Nie miałam do czynienia. Na naszej tablicy również zapisane. Wydaje mi się, że coś... Halo, halo. Może teraz się uda. Dzień dobry. A witam. Trzeci raz. No proszę, gratuluję. Poproszę o odpowiedź. Dziękuję, dziękuję. Złotnik. Jeszcze raz mogę poprosić? Złotnik. A złotnik, bo tutaj reżyser usłyszał zupełnie coś innego. Jeszcze niestety nie. No ale dobry pomysł, w porządku, warto było sprawdzić, lepszy niż te wcześniejsze. W dalszym ciągu w związku z tym czekam na prawidłowe rozwiązanie, a już miałam nadzieję, że może do 3 razy sztuka. Kochani, czy jeden pan jest teraz przed telewizorem? Ja oczywiście pana zapraszam po raz 4 tutaj do mnie do studia, ale kochani, naprawdę nie macie dużej konkurencji. Zagadka wydaje mi się bardzo prosta, tylko trzeba wpaść na prawidłową odpowiedź. Jeżeli przyszło ci coś do głowy, to po prostu sprawdź swój pomysł. Nie wiem, jak wiele jest zawodów bez samogłoski A, bo tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym przed programem. Tutaj reżyser jest lepiej przygotowany. Mówi, że nie ma ich za dużo, także już powinno być moim zdaniem po zagadce. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, szybciutko wybierz numer telefonu do studia i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Czy uda nam się tę zagadkę w tej chwili rozwiązać? Nie ukrywam, że bardzo już chciałabym przejść do kolejnej zagadki, którą dla nas przygotował reżyser. Każdy pomysł jest dobry. Jeżeli macie taki zawód, w którego nazwie nie ma samogłoski A, to trzeba sprawdzić po prostu swoją propozycję. Każda z tych odpowiedzi może być ukryta w kopercie. Zobaczcie, ile osób już tutaj do mnie do studia trafiło, ile odpowiedzi zapisałam na naszej tablicy, a program dopiero co się rozpoczął. No, kto ma
jeszcze jakiś pomysł, jeden pomysł, szybciutko. 100 zł dla osoby, która wpadnie na prawidłowe rozwiązanie, niewątpliwie warto spróbować. Dobra, słuchajcie, ponieważ tak dobrze dzisiaj i sprawnie, szybko podajecie mi odpowiedzi, to ja proponuję większe pieniądze. 200, no właśnie to chciałam zaproponować, super. 200 zł, 704, 304, 304. Jeżeli chciałeś wygrać jeszcze większe pieniądze, jest teraz szansa na dwa razy taką wygraną, bo 200 zł, ale musisz wpaść na to, na co wpadł reżyser przed programem. No i dzień dobry, poproszę o to słowo. A witam, Kościelny. Kościelny, no dobry pomysł. Nie dzisiaj niestety, ale zapisuję. Kościelny, złotnik, żołnierz, elektryk. No chyba najlepsze pomysły. W dalszym ciągu czekam na prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli coś przyszło ci teraz do głowy, to szybciutko wybierz numer, bo naprawdę warto ten pomysł sprawdzić. Nie wiem, czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem. Kochani, szybko się tutaj do mnie zgłaszamy. Walczymy o pieniądze. 200 zł za odpowiedź z koperty. Ale nie ukrywam, że chciałabym jeszcze z kimś porozmawiać. Bardzo miło mi z panem... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Szef... Szewc, no zobaczcie, taki szewc, dopiero teraz. No bardzo dobre, dobra odpowiedź. Jeszcze nie z koperty, jeszcze czekam na strzał w dziesiątkę, ale jesteśmy już na dobrym tropie, bo coraz prostsze pomysły mi podajecie. Zobaczcie, są bardzo dobre odpowiedzi na tablicy, bo nie mają samogłoski A w nazwie. Ale jeszcze nie udało nam się tej zagadki rozwiązać. W dalszym ciągu czekam na jeden telefon, na jednego gracza, który wpadnie na ten sam pomysł, na który wpadł reżyser przed programem. Jeżeli masz jakiś pomysł, który chciałbyś sprawdzić, chciałbyś powalczyć o pieniądze, w tej sytuacji 200 zł, to zapraszam do studia. Trzeba błyskawicznie wybrać numer i podać mi prawidłowe rozwiązanie na antenie. Zawód bez samogłoski A, zawód, który jest tutaj w kopercie ukryty. Co tam może być? O czym mógł nasz reżyser dzisiaj pomyśleć? Na sam początku troszkę za bardzo kombinowaliście. Zobaczcie, że po syndyku, stripteaserze, meteorologu, frezerze usłyszałam szewca. Czy to nie jest dziwne? Z szewcem wszyscy mieliśmy styczność. Wiemy, czym się ten pan, bądź pani też oczywiście zajmuje. No, ale te wcześniejsze zawody, no chyba nie wszyscy wiedzą, prawda? 200 zł, 200 zł dla jednej osoby, która wpadnie na prawidłowe rozwiązanie. Ja wiem, że znalezienie tego zawodu bez A wcale nie jest prostą sprawą, bo jak bierzemy pierwsze lepsze zawody, które przychodzą mi teraz do głowy, na przykład lekarz, piekarz, sędzia, nie wiem, adwokat, aktorka, piosenkarz, piosenkarka czy aktorka, tak? No wszystkie te zawody mają samogłoskę A w nazwie, a mnie chodzi o taki zawód, który tej samogłoski A nie ma. Najlepsze dziś pomysły to szewc, żołnierz i elektryk. Ja może nawet zakreślę na czerwono te odpowiedzi, tak żebyście szewc, żołnierz i elektryk. To są takie zawody, z którymi spotykamy się na co dzień, dlatego moim zdaniem są najlepsze. Jest kolejny gracz, dzień dobry. Halo. Poproszę odpowiedź. Listonosz. Listonosz, no brawo proszę pani, brawo, że znalazła pani listonosza, jeszcze niestety nie z koperty, więc nie mogę pani zapłacić, no ale to jest kolejny bardzo dobry pomysł. Listonosz, listonosz, którego spotykamy codziennie, pojawił się dopiero teraz na naszej tablicy, po syndyku, po stripteaserze, po frezerze. Czy to nie jest dziwne? Słuchajcie, ja wiem, że jak już ten pomysł się znajdzie, to wydaje się być bardzo prosto z rozwiązaniem tej zagadki. Ta zagadka wydaje się być bardzo prosta, no ale no podobnie jest z zawodem z koperty. Nie, on też jest prosty, też jest znany, tylko może ciężko jest w tym momencie skojarzyć. To kwestia czasu, aż ktoś na niego po prostu wpadnie. Zobaczcie, ja liczyłam, że tego listonosza usłyszę z pierwszym, maksymalnie z drugim, no może z trzecim telefonem, a usłyszałam go, zobaczcie, dopiero teraz, z 10 telefonem. Tutaj reżyser mi podpowiada. 10 telefonów czekałam na listonosza, 9 na szewca.
Kochani, czy z 11 telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać? Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, jesteś teraz przed telewizorem, wykorzystaj to, że większość osób nie jest w stanie wpaść na prawidłowe rozwiązanie. Ty możesz spróbować. Daj sobie szansę. Po prostu szybciutko wybierz numer telefonu do studia i powalcz o 200. 704 304 304 jest jeden numer telefonu, który należy wybierać zarówno z telefonów komórkowych, jak i telefonów stacjonarnych. 200. No kto ma pomysł? Dwieście złotych. Proste, coraz prostsze zawody na naszej tablicy. Właśnie o to chodzi, żeby za bardzo nie kombinować. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer telefonu do studia. Jest kolejny gracz. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że ktoś wybrał. Numer, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Będzie zawód z Dun. Jaki zawód? Tutaj. Z Dun, tak? Pff, kochani, no ja nawet takiego zawodu nie znam. Z Dun? Robi piece, tak? Nie, no ja nie miałam styczności z tym zawodem. No i znów za bardzo pan tutaj pokombinował. Kochani, coś naprawdę prostego powiedziałam, coś z czym mieliśmy styczność, coś łatwiejszego od tych zawodów, które nie są zakreślone na czerwono. No, słyszę tutaj taki zawód, jaki tutaj zapisałam na dole. Słuchajcie, jak przyjdzie wam do głowy jakiś zawód, którego nazwa nie do końca będzie jasna dla wszystkich, bo myślę, że wiele osób, a szczególnie młodych osób, jak się ich zapyta teraz, no, czym się na przykład zajmuje praca, czym się zajmuje z Dun, na czym polega jego praca, no to myślę, że wiele szczególnie młodych osób nie będzie wiedziało. Natomiast z zawodem z koperty nikt, gwarantuje to wam, nie będzie miał problemu. Tak samo jak z elektrykiem. Wiadomo, że elektryk zajmuje się kabelkami, elektrycznością, prawda? Nawet dzieci to wiedzą. Listonosz podobnie. Nawet są różne bajki, gdzie możemy zobaczyć listonosza. Szewc, no też. Trzeba przyznać, że bajki są wszechobecne. Naprawia buty, to też wszyscy wiemy. No jest jeszcze jeden zawód. Patrzę na te propozycje, które zapisałam na tablicy. Troszeczkę za bardzo kombinujecie, kochani. Zawód bez samogłoski A. Jeżeli wpadniesz nawet na trudny zawód, no to może warto sprawdzić swój pomysł, ale naprawdę ta odpowiedź z koperty jest bardzo prosta. Zawodów bez samogłoski A jest niewiele. Dlatego jeżeli przyszło ci cokolwiek do głowy, to naprawdę warto wybrać numer 704 304 304. Radziłabym natomiast, kochani, jeśli wpadł wam do głowy jakiś taki bardzo skomplikowany pomysł, coś naprawdę niecodziennego, to nie wybierajcie numeru telefonu do studia, bo na pewno nie o to chodzi. Zawód bez samogłoski A. Czy ktoś wpadł na jakieś rozwiązanie? Zobaczcie, że coraz dłużej czekam na telefon. Wydaje mi się, że coraz trudniej o nowy pomysł. No ale może jedna osoba skojarzyła, może jedna osoba już wie. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Pilot. Pilot, no zobaczcie, tak prosty zawód. No super pomysł, naprawdę. Bardzo mi szkoda, że nie mogę panu za ten pomysł zapłacić, bo jeszcze to nie jest odpowiedź z koperty, ale brawo. Bardzo się cieszę, że usłyszałam tę odpowiedź. Pilot, jeszcze nie. W związku z tym, kto rozwiąże naszą zagadkę? 704 304 304, jeżeli jeszcze coś przeszło ci do głowy, jesteś teraz przed telewizorem, sprawdź swój pomysł. Wydaje mi się, że już jesteśmy na finiszu tej zagadki, bo dużo tych zawodów bez samogłoski A w nazwie nam nie zostało. Coś jeszcze przyszło ci do głowy? No na pewno to nie jest. Syndyk, stripteaser, elektryk, meteorolog, frezer, żołnierz, złotnik, kościelny, szewc, listonosz, z Dun, ani pilot. Zobaczcie, jak dużo osób tutaj do mnie do studia trafiło. Program dopiero co się zaczął. Nie ukrywam, że już bym chciała tę zagadkę rozwiązać. Jeżeli jest taka osoba przed telewizorem, która wpadła jeszcze na jakieś rozwiązanie, to wybierz numer, zakończmy tę zagadkę i za chwileczkę przejdziemy do czegoś zupełnie innego. Musicie mi tylko w tym pomóc. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, logistyk. Logistyk? No, no dobrze, no też logistyk. Jak dla mnie troszeczkę może trudne, bo nie jest to tak znany zawód jak pilot, ale w porządku, warto było sprawdzić. Jeszcze nie mogę pani oddać pieniędzy, 200 zł w dalszym ciągu do zabrania. Ciekawa jestem, kto jest jeszcze przed telewizorem, kto kombinuje, kto szuka tych zawodów. Zastanówmy się, no może nawet wy wykonujecie ten zawód.
No czym się zajmujecie? Zawód bez A. Zagadka, w której codziennie nie gramy. Zagadka dla osób, które lubią wyzwania, bo ja sobie nie przypominam, żebyśmy szukali zawodów, jeszcze zawodów bez samogłoski A w nazwie. Teraz jest taka szansa za zawód bez samogłoski A, o którym pomyślał reżyser. Mogę ci zapłacić już teraz 200, tylko musisz się do mnie szybciutko zgłosić i podać mi prawidłowe rozwiązanie na antenie. Czy ktoś jest w stanie jeszcze podać jakąś odpowiedź? Na żywo, w studio, teraz. No, jedna osoba? Kto jeszcze wpadł na jakąś odpowiedź? Coraz trudniej o nowe pomysły. Wcale wam się nie dziwię, dużo tych zawodów już jest na naszej tablicy. Zanim wybierzesz numer telefonu do studia, upewnij się, czy tego pomysłu już na tablicy nie zapisałam. Ja mogę jeszcze raz wam szybciutko te zawody tutaj przeczytać. Jeżeli pomyślałeś o takim zawodzie jak syndek, stripteaser, elektryk, meteorolog, frezer, żołnierz, złotnik, kościelny, szewc, listonosz, zdun, pilot albo logistyk, nie wybieraj numeru telefonu do studia. No dobrze, a może jedna osoba pomyślała o czymś nowym? O czymś, czego jeszcze nie było. Zawód bez samogłoski A w nazwie. Kochani, szybciutko, wybieramy numer. Każdy, kto ma pomysł, może próbować rozwiązać tę zagadkę w tej chwili, nawet powinien. Może z kolejnym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Nie ukrywam, że już bym chciała przejść do czegoś zupełnie innego. Ja lubię tego typu zagadki, ale niekiedy to się tak strasznie przedłuża. Wydaje mi się, że teraz coraz trudniej o nową propozycję, ale może to dobry znak, bo kiedy teraz usłyszę telefon, powinnam usłyszeć już prawidłowe rozwiązanie. Rozwiązanie warte w tej chwili 200. 200 zł za hasło z koperty. Musi to być zawód bez samogłoski, a zawód, którego jeszcze nie było, zawód, o którym reżyser przed programem pomyślał. Czy udało ci się jeszcze wpaść na jakiś pomysł, na coś, czego nie było? No, dobrze, może ja przypomnę najlepsze pomysły w dzisiejszym programie. Elektryk, żołnierz, szewc. No listonosz też jest dobrym pomysłem. Więc ja też go zakreślę. Pilot. Co jeszcze? Troszkę zaczynam się martwić, bo nie słyszę kolejnego telefonu. O właśnie, dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Jubiler. Jubiler. No dobry pomysł, bardzo dobry, ale jeszcze nie z koperty. Jubiler. Zobaczcie, zapomnieliśmy o takim zawodzie, który... No chyba każdy z nas zna, prawda? Każdy miał styczność z jubilerem. Jeszcze nie, ale to jest bardzo dobra propozycja. Elektryk, żołnierz, szewc, listonosz, pilot i jubiler, którego teraz usłyszałam, to są najlepsze pomysły w dzisiejszym programie. Ja dalej czekam na prawidłowe rozwiązanie i już bym chciała komuś z was oddać pieniądze. Troszkę się zaczęłam martwić. Bardzo się cieszę, że pan do mnie do studia trafił, bo poprawił mi pan nastrój. Cieszę się, że jest ktoś jeszcze przed telewizorem, kto szuka, kombinuje, kto walczy, kto chciałby te pieniądze wygrać, kto chciałby się przyłączyć do naszej zabawy. Jeżeli ty właśnie teraz włączyłeś program, to ja mówię, o co chodzi. Może tobie akurat teraz uda się szybciutko skojarzyć, wpadniesz na prawidłowe rozwiązanie, błyskawicznie wybierzesz numer i zabierzesz 200, a dzięki tobie będziemy mogli przejść do czegoś zupełnie innego. Kochani, szukamy zawodu bez samogłoski A, ale uwaga, nie może to być byle jaki zawód. To musi być zawód, o którym pomyślał nasz reżyser. Zawód, który jest tutaj w kopercie ukryty, jest wart w tej chwili 200. Najlepsze pomysły zaznaczyłam na czerwono. Nie kombinujcie za bardzo. To jest taki zawód, który każdy z nas powinien znać. To nie jest taki zawód jak na przykład syndyk, czy zdun, czy frezer.
No dobrze, ale może ktoś już znalazł, tylko teraz się zastanawia, czy wybrać numer, czy nie. Kochani, codziennie w naszym programie ktoś pieniądze wygrywa. Dzisiaj ty możesz wygrać, tylko musisz dać sobie szansę. 200 dla jednej osoby, która szybciutko trafi do mnie do studia i poda mi najlepsze rozwiązanie z możliwych. Jest jeszcze jeden zawód, spokojnie. Jeżeli sobie przeanalizujecie szybciutko w głowie te zawody, które wam przyszły teraz, właśnie macie je gdzieś tam na myśli, w głowie, w tej chwili, to jeżeli uda wam się znaleźć taki zawód bez samogłoski, a którego jeszcze nie było, naprawdę warto wybrać numer. Wydaje mi się, że no nie wiem, czy jeszcze został jakiś zawód bez samogłoski, a na razie nic mi do głowy nie przychodzi. Wydaje mi się, że tylko ten jeden nam został. Więc jeżeli wpadłeś na jakiekolwiek rozwiązanie, to jest bardzo duża szansa, że jest to odpowiedź z naszej koperty. Tylko trzeba mieć pomysł, zanim wybierzecie numer telefonu do studia. Trzeba najlepiej mieć zapisaną odpowiedź na karteczce, żeby się nie pomylić. Jest presja czasu, jest stres. I pomyłki się zdarzają. Dużo osób do mnie do studia trafiło. Nie ma problemu z trafieniem do studia. Pan nawet trafił chyba, nie wiem, 3 czy 4 razy, jeden pan. Niestety nie udało się udzielić prawidłowej odpowiedzi. No ale może pan jeszcze raz spróbować. Nie wiem, czy pan jeszcze ogląda program, ale zapraszam. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, lutnik. Lutnik, no za trudne, ale też jest to lepszy pomysł od niektórych z naszej tablicy. Kochani, jeszcze nie. Ja w dalszym ciągu czekam na prawidłowe rozwiązanie. Troszkę zaczynam się martwić, bo nie wiem, czy może niewiele osób jest o tej porze przed telewizorem. Jeżeli jesteś teraz, jeżeli oglądasz program, jeżeli chciałbyś przyłączyć się do naszej zabawy, a przy okazji zabrać 200, to bardzo proszę, żebyś wziął telefon komórkowy albo telefon stacjonarny i teraz szybciutko wybrał numer. Jeżeli nie masz pomysłu, no to zaczekaj. Mam nadzieję, że za chwilkę ktoś trafi do studia, poda mi odpowiedź na antenie i zabierze te pieniądze. I jeszcze jest szansa. Dopóki nie usłyszałam prawidłowej odpowiedzi, dopóki koperta w dalszym ciągu znajduje się na tablicy, a pieniądze są widoczne, są do wygrania. ...704-304-304. Czy ktoś skojarzył? Zawód bez samogłoski A. Słuchajcie, kto jest przed telewizorem w tej chwili? Ja już bym chciała usłyszeć tę jedną osobę. Może warto zapytać domowników, poprosić ich o radę. Może oni wam pomogą rozwiązać tę zagadkę. No bo może w tej chwili nie jesteście w stanie skojarzyć. W tej chwili wam to do głowy nie przychodzi. No ale może ktoś z waszego otoczenia, nie wiem, albo znajomi, albo żona, mąż. Dzieci może nawet mogą pomóc. Dzieci numer telefonu wybierać nie mogą, ale mogą pomóc. Ach, reżyserka, ja mam taką prośbę, ponieważ no, jest problem niewątpliwie. Zobaczcie, ile osób do studia trafiło i zobaczcie, jak długo teraz czekamy na kolejne propozycje. Ja poproszę o bonus przy okazji tej zagadki, tego małego bonusa. Dużego zostawmy na te trudne zagadki, na późniejsze zagadki, a teraz zaproponujmy małego bonusa, bo za chwilkę się to wydarzy. Ktoś na pewno poda mi ten zawód na antenie. Zgodzili się, brawo kochani, 2800 zł w bonusie, 200 zł gwarantowane za podanie prawidłowej odpowiedzi. Na czym polega ten nasz bonus? Jeżeli trafisz do mnie do studia, podasz mi odpowiedź z koperty, zawód z koperty, to ja ci szybciutko przeczytam 5 bardzo prostych pytań na poziomie szkoły podstawowej i jeżeli odpowiesz mi na te pytania prawidłowo, to mam nadzieję, zabierzesz okrągłe 3000 zł za rozwiązanie tej zagadki. Daj sobie szansę, spróbuj. Teraz nie można się poddać, kiedy reżyser zgodził się zapłacić takie pieniądze. Uwaga, jest telefon, czy teraz się uda? Poproszę o odpowiedź. Może kelner? Kelner, no dobry pomysł, zobaczcie, dopiero teraz, ale jeszcze nie mogę pani zapłacić, no strasznie mi przykro. Kelner, jeszcze nie z koperty, ale cieszę się, że pani podała mi ten zawód, cieszę się, że macie jeszcze jakieś pomysły. Kelner, no strzał w 9, ja potrzebuję strzału w 10. Dobrze? Spróbujcie, poszukajcie. Reżyserka, dajcie mi jeszcze moment. Słuchajcie, oni powiedzieli, że dają 3000, no ale chcą też już usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Nie ukrywam, że ja też bym chciała, ale jeszcze uzbrałam się w cierpliwość. Staram się nie stresować. Wierzę w to, że się uda. Za moment usłyszę pewnie ten jeden telefon. Jeden telefon i mam nadzieję, że 3000 zł. Okrągłe 3000 powędrują do jednej osoby. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to zawód? Trener. Trener, rzeczywiście bez A. No, bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie. To jest kolejny znak
Strzał w dziewiątkę, trener. Dobrze. Reżyserka, bo tutaj w trakcie reżyser krzyczy na mnie, że już powinniśmy być po zagadce. Bardzo proszę jeszcze o moment, dobrze? Ja wiem, że mamy kolejne zagadki przygotowane, ale jeszcze nie udało nam się tej zagadki rozwiązać. W związku z tym zaczekajmy jeszcze chwilkę. Wierzę w to, że za moment ktoś trafi do studia i poda mi odpowiedź na antenie. Dużo już tutaj miejsca mi nie zostało. Dużo tych zawodów na pewno również. Kochani, zawód bez samogłoski A. Czy udało ci się znaleźć tę jedną odpowiedź, na którą cały czas czekam? 704 304 304 należy teraz błyskawicznie wybrać numer i podać odpowiedź na antenie. Czy ktoś już wie? Szybciutko, kochani, kończy nam się czas. Ja już bym chciała usłyszeć to jedno rozwiązanie. To najlepsze w dzisiejszym programie. Każdy z was, kto ma jeden pomysł, jeszcze może coś do głowy przyszło. Słuchajcie, mamy szansę nawet na 3000 zł. Reżyser zgodził się na tak duże pieniądze, bo naprawdę podoba nam się, jak walczycie. Fajnie, że szukacie, fajnie, że jeszcze się poddaliście. Ja wiem, że godzina nie jest najlepsza na szukanie. Wiem też, że no, większość osób pewnie teraz jest zajęta, jest w pracy, albo zajęła się właśnie gotowaniem na przykład obiadu. A tutaj przy okazji trzeba poszukać zawodu. Jeszcze to, jeszcze do tego zawodu bez samogłoski A, czyli to nie może być jakiś taki przypadkowy zawód, na przykład kucharka. No, kucharka ma akurat samogłoskę A, więc mogłam ją podać. Kochani, jeszcze coś innego. Coś, czego jeszcze nie było. Kto ma pomysł, wybiera razem ze mną teraz numer telefonu do studia. Uwaga, wybierzmy razem. 704. No proszę, ktoś wybrał. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Manel. Manel? No to nie jest zawód. Słuchajcie, ja nawet nie zapisuję. No tak, coraz trudniej o nowy pomysł i tutaj też troszeczkę za bardzo kombinujecie. Dobrze, w związku z tym czekam na kolejny pomysł, może z kolejnym telefonem nam się po prostu uda. Powoli zaczynam tracić nadzieję, że jesteście w stanie jeszcze na coś wpaść. Ten ostatni pomysł daje mi dużo do myślenia, że może skończyły się po prostu propozycje, po prostu nie jesteście w stanie wpaść na prawidłowe rozwiązania. A może, słuchajcie, został tylko ten zawód z koperty. Czy przyszło ci coś jeszcze do głowy? Jesteś teraz przed telewizorem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że coraz trudniej jest wpaść na jakiekolwiek rozwiązanie, znaleźć jakikolwiek zawód bez samogłoski A. Ale jeżeli tobie się to udało, to szybciutko wybierz numer. Nie można się teraz poddać. Słuchajcie, reżyser dał nam okrągłe 3000 do wygrania. Nawet takie pieniądze możecie zabrać, ale musicie podjąć wyzwanie, musicie powalczyć. Uwaga, czy ktoś jeszcze jest w stanie znaleźć jakiś zawód bez samogłoski A? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Ksiądz. Ksiądz. No też zawód, w sumie też zawód. No dobrze, jeszcze nie z koperty. Dziwne, że najpierw słyszałam kościelnego, a teraz księdza. No ale tak, zgadza się. Jeszcze nie mogę panu niestety zapłacić, bo nie jest to hasło z koperty. Co wy na to, kochani? Czy uda nam się znaleźć jeszcze coś, czego na naszej tablicy nie ma? Reżyserka, słuchajcie, coraz trudniej o nową propozycję. Sam widzisz, że jest problem. Dajmy może pierwszą literę tego zawodu. Jeżeli chcesz już kończyć, pojawił się ten napis koniec zagadki, który mnie dość stresuje, dajmy tę pierwszą literkę i może ktoś po prostu do studia trafi i zabierze 3000. Ja trzymam kciuki, musi się udać. To co, damy pierwszą literkę? Spróbujmy, no nic nie tracimy. Reżyser nie chce, mówi, słuchajcie, że za 3000 nie może pokazać tej pierwszej literki. No ale dałbyś pierwszą literkę i zobaczysz, że zaraz będzie po zagadce. Spróbujmy. Dajmy widzom dzisiaj wygrać te 3000. Za chwilkę będzie kolejna zagadka. Ludzie nie mają pomysłów. Widzisz, pojawiają się jakieś takie dziwne pomysły. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Monter. Monter? Kochani, no dobry pomysł, w porządku, ale... Ale jeszcze nie, no. Dobra, dawaj pierwszą literkę, albo sama napiszę. Gdzie mam zapisać? Dobra, na czarno, napiszę na kopercie. Pierwsza literka.
R. I co będzie dalej? Ja mam nadzieję, że teraz nie trafi do mnie nikt z jakimś zawodem, w którego nazwie jest samogłoska A, albo jakimś zawodem, który zaczyna się na inną literkę. Trzymam kciuki za prawidłowe rozwiązanie. Wydaje mi się, że teraz już musicie skojarzyć, bo został nam, jak sądzę, tylko ten jeden zawód. Czekam na jedną osobę, która szybciutko skojarzy i która błyskawicznie wybierze numer telefonu do studia. Jeżeli jesteś teraz przed telewizorem i chcesz powalczyć o nawet 3000 zł, a przede wszystkim znalazłeś jakiś zawód na literę R, który nie ma w swojej nazwie, uwaga, literki A, pamiętajcie, to jest najważniejsza zasada, bez samogłoski A, to nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do studia i zabierz nawet 3000 zł. No uwaga, kochani, bo teraz to jest gra o nawet 3000 zł. Już nie walczymy o 50 czy 100 zł, tylko o okrągłe 3000. Kto chciałby wygrać w nowym roku tak duże pieniądze, 3000 zł? Dla jednej osoby. Kto wybierze razem ze mną numer w tej chwili? Ale przede wszystkim, kto znalazł ten zawód? No to nie jest wcale takie proste. No dobrze, ale może jedna osoba, może komuś się udało, może ktoś właśnie teraz ogląda program. Kochani, 704-304-304. Sama teraz myślę nad tymi zawodami, no ale tak, na literkę R, zobaczcie, bo wiemy już, że zaczyna się ten zawód na R, rybak na przykład, jest A, niby zaczyna się od R, ale już jest wykluczone. Taki zawód, który jakby przychodzi do głowy jako pierwszy, tak? Ratownik, no też ma A, niby zaczyna się na R, ale ma samogłoskę A w nazwie. Recepcjonistka. Kończy się na A. Odpada. No bądźcie czujni. Naprawdę bardzo trudno znaleźć nowy pomysł i bardzo łatwo o pomyłkę. 3000 zł. Walczymy o naprawdę duże pieniądze. Daj sobie szansę, czy udało ci się znaleźć taki zawód, w którego nazwie nie ma samogłoski A. I taki zawód, który zaczyna się literką R. Co jeszcze może być? Tutaj nie chcę też widzów naprowadzać na jakiś zły trop, bo coraz trudniej jest wtedy skojarzyć, kiedy ja podaję jakieś pomysły. A może wy się też sugerujecie tym, co jest na tablicy, kochani? Czy był jakiś zawód na literkę R? Chyba nie było, w ogóle nie było. Ale może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Rzeźnik. Rzeźnik, no jeszcze nie, ale dobry pomysł, brawo, no rzeczywiście rzeźnik, nie wpadłabym, zobaczcie, nie wpadłabym na takie rozwiązanie, ponieważ no tutaj nam sugeruje pierwsza literka rzeczywiście R, ale druga Z. Ja akurat nie myślałam w ten sposób, tutaj chodzi o skojarzenia, no w tym jest największy problem. Słuchajcie, reżyserka, pani tutaj podała przed chwilką rzeźnik. No ale na pewno się naszukała, żeby znaleźć ten zawód. Może zróbmy tak, jeżeli kolejna osoba jeszcze nie strzeli w dziesiątkę, to ja muszę takiej osobie zapłacić gwarantowane pieniądze, 50 zł za nowy pomysł. Jeżeli jakimś cudem kolejna osoba poda mi zawód, który nie znalazł się w kopercie, ale będzie to zawód na R i nie będzie miał samogłoski A, to ja zapłacę za taki pomysł gwarantowane 50 zł, za każdy taki pomysł. Czyli od tej chwili przegranych nie ma, trzeba szybciutko wybierać numer. Ja wiem, że naprawdę ciężko jest teraz na coś wpaść. Zobaczcie, jak wyglądała nasza zagadka od samego początku. Nikt, a dużo osób do mnie trafiło, nikt nie podał mi, z wyjątkiem pani, która przed sekundką tutaj do mnie do studia trafiła, zawodu na literkę R. Chyba jest tylko jeden jeszcze taki zawód. Chyba tylko jeden nam został. Kto skojarzy w tej chwili? Każdy nowy pomysł nagradzam. To jest gwarantowane 50 zł. A jeżeli uda ci się wpaść na prawidłowe rozwiązanie, to możesz powalczyć o nawet 3000 zł. Co wy na to?
Znacie ten zawód, na pewno. Mieliście z nim kontakt, mieliście z nim styczność. Kwestia skojarzenia w tej chwili. Ja wiem, że to nie jest proste. Wiem, że te wszystkie zawody, które są napisane tutaj na tablicy, one was troszkę ukierunkowują. Sugerujecie się nimi, no i teraz ciężko wpaść na prawidłowe rozwiązanie. Sama się zastanawiam, jak tutaj widzom mogę pomóc. No szybciutko, kto ma pomysł, wybiera teraz, w tej chwili, numer telefonu do studia. Jaki jeszcze zawód na literkę R nie ma samogłoski A? No nie rzeźnik, na pewno nie jest to rzeźnik, a jeżeli nie rzeźnik, to? No nie ratownik, bo tam jest A. Nie rybak, też jest A. Widzicie, nawet ciężko nowy pomysł taki na literkę R. Zawód na literkę R. A co dopiero jeszcze bez samogłoski A. Tutaj reżyser naprawdę ciężką zagadkę nam dał. Ciężka nam się zrobiła z tego zagadka. Wydawało mi się, że usłyszę wcześniej odpowiedź. Zawód jest łatwy, naprawdę. Kwestia tylko skojarzenia. Dobra, jeszcze chwilkę czekam. Daję wam moment na rozwiązanie tej zagadki. Każdy nowy pomysł nagradzam. 50 zł za nową propozycję, za zawód na literkę R, bez samogłoski A, którego jeszcze nie było. Na razie był tylko rzeźnik, więc szansa na pieniądze na pewno jest. Tylko pytanie, czy to będzie 50 zł, czy nawet 3000 zł. Uwaga, może kończymy zagadkę. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, poproszę, pani, stawiam na reżysera. Reżyser? No 50 zł mogę pani zapłacić. No tak, zapomnieliśmy o reżyserze. No i jeszcze nie z koperty, ale brawo. Właśnie reżyser. Właśnie pani podała mi zawód na literkę R, którego jeszcze nie było, w którego nazwie nie ma samogłoski A. No nie, teraz to już musimy tę zagadkę rozwiązać. Rzeźnik, reżyser i kto jeszcze? No nie reżyser, ale świetny pomysł, bardzo dobra propozycja. I jeszcze jest jeden zawód na literkę R, w którego nazwie nie ma samogłoski A. Kwestia skojarzenia i wybrania tak naprawdę błyskawicznie numeru telefonu do studia. 3000 zł. Kto próbuje? Kto powalczy? 704, 304, 304. Jeżeli wpadłeś jeszcze na jakiś pomysł, to teraz naprawdę nie można czekać. Teraz szybciutko biegnijcie po telefony i wybierajcie numer, dobrze? No ja już myślałam, że będzie po zagadce, ale jeszcze się nie udało. Ja oczywiście pani bardzo gratuluję, bo 50 zł pani zabrała. Może pani spróbować jeszcze raz, może pani wpadła jeszcze na jakieś rozwiązanie, to ja zapraszam do studia, no bo naprawdę ciężko jest to nowy pomysł. Dobra jest wiadomość na pewno dla osób, które mają pomysł, że jeszcze tej zagadki nie udało nam się rozwiązać. No kochani, czy uda nam się tę zagadkę w tej chwili rozwiązać? Naprawdę bardzo mało czasu mamy na jej rozwiązanie. 704, 304, 304. Nowy pomysł, 50 zł. Coś nowego, coś na literkę R, coś bez samogłoski A. Coś, o czym jeszcze nikt nie pomyślał. Zawód. Nie rzeźnik, nie reżyser, ani żaden inny zawód na literkę R, w którym jest samogłoska A. Kto ma pomysł? No ja już myślałam, że pani zabierze nawet może 3000, ale jeszcze się nie udało. Jeszcze czekam na ten jeden telefon. Z kolejnym telefonem musi nam się udać. Słuchajcie, no bo naprawdę ja nie jestem w stanie teraz wymyślić jakiegoś zawodu na literkę R bez samogłoski A. Daję chwilkę do zastanowienia się, ale jeżeli masz ten zawód, to wybieraj błyskawicznie numer. Traf do mnie do studia i podaj mi odpowiedź na antenie. Każdy nowy pomysł jest wart 50 zł. Nie ma przegranych, niczego nie tracisz. Zawód na literkę R. Jaki jeszcze zawód nam został? No proste, kochani, znacie ten zawód. Mogę to wam zagwarantować. Na literkę R i na pewno w jego nazwie nie ma samogłoski A.
No jest wyzwanie, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo chyba po raz pierwszy gramy taką zagadkę, gdzie szukamy jakiegokolwiek zawodu. No ja sobie nie przypominam zagadki tego typu. No idzie wam na razie bardzo dobrze, bardzo dużo osób tutaj do mnie do studia trafiło. Otwarta linia działa, to na pewno. Co do tego nie mam wątpliwości, wy też chyba nie macie. Natomiast trzeba mieć jakiś pomysł. Rzeźnik, reżyser. I co jeszcze? Reżyserka, dajcie mi jeszcze sekundkę. Ja wiem, że czas nam się kończy, jesteście strasznie niecierpliwi, ale wierzę, że ktoś jednak do studia trafi. Moment, jeszcze chwilkę zaczekajmy. Zawód bez samogłoski A w nazwie. Zawód, który jest w tym momencie wart nawet 3000 zł. W dalszym ciągu nie słyszę tego jednego telefonu, nawet jednego telefonu. No nie wiem, czy uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Nie wiem, ile osób jest przed telewizorem, ile osób się jeszcze nie poddało, ile osób próbuje, walczy, szuka i ile osób wybiera numer 704-304-304. 50 zł, gwarantowane 50 zł, czy okrągłe 3000. Ja wiem, że ciężko jest teraz skojarzyć, ja sobie zdaję z tego sprawę i wcale wam się nie dziwię, bo tak naprawdę nie wiem, czy został nam jeszcze jakiś zawód oprócz tego, który jest ukryty w kopercie. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli udało ci się znaleźć cokolwiek na literkę R, jest to zawód, nie ma samogłoski A w tej nazwie, to błyskawicznie musisz wybrać numer, bo szansa, że uda ci się zarobić nawet 3000 zł jest naprawdę bardzo, bardzo duża. 3000 zł dla jednej osoby. Pytanie dla kogo? Kto spróbuje? Jedna osoba? Kto jest przed telewizorem? Kto się jeszcze nie poddał? Ja wiem, że ciężko się szuka, ciężko jest na coś wpaść. Reżyserka, a ja mam do was pytanie, czy udało wam się znaleźć jeszcze jakiś zawód oprócz tego w kopercie, który spełniałby nasze wymagania? Też szukacie, no właśnie. No i co? Ja mam teraz czekać, aż ktoś po prostu wpadnie na to, na co ty wpadłeś przed programem, tak? Szanse są z jednej strony duże na wygraną, a z drugiej strony, że ktoś wpadnie akurat na ten jeden zawód. Kochani, 10 chwil. Reżyser mówi, Monia, to jest naprawdę znany zawód, nie straż widzów, po prostu trzeba w tym momencie skojarzyć. W tym momencie, ponieważ zostało wam 10 chwil na rozwiązanie tej zagadki, prośba ode mnie, nie czekajcie, aż na ekranie pojawi się zero. W każdej chwili mogę usłyszeć telefon, w każdej chwili ktoś z was może do studia trafić. Rzeźnik, reżyser, to są na pewno najlepsze pomysły, dlatego że zaczynają się na literkę R. Mamy 10 chwil do końca tej zagadki. Pospieszcie się. Zawód bez samogłoski A. Zawód, którego nazwa zaczyna się literką R. Dziesięć chwil, nie czekajcie do zera, bo będzie za późno. Jeżeli już macie przygotowaną odpowiedź, to teraz po prostu trzeba szybciutko wybrać numer i podać mi odpowiedź na antenie. 3000 zł dla jednej osoby. Kto spróbuje?
No ja się troszkę zaczęłam martwić, bo wydaje mi się, że może nie ma takiej osoby przed telewizorem, która byłaby w stanie znaleźć jakikolwiek zawód na literkę R, w którym nazwie nie byłoby samogłoski A. No myślałam, że z tym telefonem się uda. Oczywiście pani zabrała 50 zł. Ja pani bardzo gratuluję, ale może pani wpadnie jeszcze na jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie poproszę. Błyskawiczny telefon 704-304-304 i uwaga, 9 chwil do końca tej zagadki. Nie ma przegranych. Każdy dobry pomysł jest nagradzany. 50 zł. Przed chwilką pani 50 zł zabrała. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to wybieraj numer. Naprawdę, kochani, nie ma na co czekać. Walczymy o nawet 3000 zł, a można na pewno zabrać 50 zł gwarantowane za coś nowego. Wydaje mi się, że tak naprawdę to już tylko to jedno hasło nam zostało. No. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Rysownik. No nie, jeszcze nie mogę pani zapłacić 3000, ale oczywiście płacę pani 50 zł. Rysownik. Ojej, rysownik, dobrze. Już nie ma miejsca na naszej tablicy. Rysownik, mam nadzieję, że to widzicie. No nie rysownik. Coś łatwiejszego. Słuchajcie, mamy 9 chwil. Odsunę troszeczkę tablicę, żebyście widzieli. Okej. Reżyser, rysownik, 50 zł. Dwie osoby zebrały. Jeszcze nie usłyszałam jednej odpowiedzi wartej w tej chwili nawet 3000 zł. Czy ktoś z was wpadł na jakąkolwiek propozycję? Taki zawód, który zaczyna się literką R i w którego nazwie nie ma na pewno samogłoski A. Ja wiem, że kiedy się zastanawiacie, szukacie takich zawodów na literkę R, to naprawdę ciężko o jakikolwiek pomysł, a co dopiero jeszcze o taki, w którego nazwie by nie było A. Ale może się uda. Może jedna osoba? Kto jest teraz przed telewizorem? Kto walczy? Kto próbuje? Pani tutaj świetnie, no podała mi taką odpowiedź, której się naprawdę nie spodziewałam. Wydaje mi się, że już teraz czekam na ten jeden telefon, na tę odpowiedź, bo już nie ma innej możliwości. No to musi się w tej chwili wyjaśnić. 7 chwil, niestety reżyser mnie pospiesza, mówi, że już tak naprawdę powinno być po tej zagadce. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ja też myślałam, że szybciej ją rozwiążemy. No ale jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Dużo osób do studia trafiło, ale tej jednej najważniejszej osoby nie usłyszałam tej jednej najważniejszej odpowiedzi. 50 zł. 50 zł gwarantowane albo 3000 zł. Nawet o tyle możesz powalczyć. Kto da sobie szansę? 704, 304, 304. Jaki jeszcze zawód nam został? A może zapytajcie swoich znajomych, co robią, no jakie zawody wykonują, albo co im przyszło do głowy. Jeżeli nie jesteście sami w domu, to naprawdę warto kogoś o pomoc poprosić. Ta zagadka, jak widać, tak oczywista nie jest. Rozwiązanie, mimo że jest proste, trudne jest w tej chwili do skojarzenia. To jest program na żywo, kochani. Trzeba wykorzystać ostatnie chwile tej zagadki i to wykorzystać możliwie dobrze. Po prostu jak najszybciej rozwiązać tę zagadkę i błyskawicznie podać mi odpowiedź na antenie. Macie 6 chwil. No i ja strasznie bym chciała już kogoś usłyszeć. Kto jest teraz przed telewizorem? Kto próbuje? Kto walczy? Kto szuka? A przede wszystkim kto znalazł? No. No szybciutko. Mam nadzieję, że szukacie.
Uwaga, cztery chwilki. No pospieszmy się, kto jest w stanie podać mi prawidłowe rozwiązanie. Albo jakiekolwiek rozwiązanie. Wydaje mi się, że już tylko hasło z naszej koperty zostało nam w głowach gdzieś, jeżeli ktokolwiek w ogóle skojarzył. Rzeźnik, reżyser, rysownik. 50 zł gwarantowane. Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać numer telefonu do studia, na pewno warto. No nic nie tracisz, jest 50 zł, a szansa na nawet 3000. Dobra, cztery chwilki, pospieszmy się. Jeżeli masz pomysł, wybierz teraz numer. 704-304-304. Nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę najprościej nie jest. Zawód na literkę R, bez samogłoski A w nazwie. Kto jest teraz przed telewizorem? W nowym roku można wygrać nawet 3000 za tę zagadkę. Tylko trzeba dać sobie szansę. Halo, halo, dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Poproszę odpowiedź. Rogownik. Jeszcze raz? Rogownik. Rogownik? Tak, rogownik. A proszę pana, czym się zajmuje rogownik? Bo ja nie wiem. Rogownik jest to taka osoba, która zbiera rogi i przetwarza je. Strasznie oryginalny pomysł. Niestety nie mogę panu zapłacić 3000 zł, ale oczywiście gwarantowane 50 zł płacę za trudne. No, reżyser tutaj mówi, że rzeczywiście jest taki zawód, bo też musiał się upewnić. Rogownik. Gdzie mam tego rogownika zapisać? Może tutaj. Tam już tak nie ma miejsca. Dobrze. Rogownik. Oczywiście 50 zł. Rogownik, rysownik, reżyser, rzeźnik. Ciężko nam dzisiaj idzie. Myślałam, że szybciej rozwiążecie tę zagadkę. 704, 304, 304. Czy masz jeszcze jakiś pomysł? Tylko nie kombinujcie tak bardzo. No tutaj pan podał na pewno dobrą propozycję, no bo to jest zawód, który rzeczywiście istnieje. Natomiast no ja takiego zawodu nie znałam. Nigdy już bym nie pomyślała, żeby taki zawód wykonywać. Nie wiem, czy wy znaliście? No szkoda, że nie mogę tutaj państwa zapytać. Reżyser w każdym razie i panowie w reżyserce nie znają. Rogownik, rysownik, reżyser i rzeźnik. Najlepsze propozycje w dzisiejszym programie. Najciekawsze, ale jeszcze się nie udało. Dwie chwilki. Kto spróbuje? Kto w ostatniej chwili wybierze numer telefonu do studia? Reżyserka, no chyba nic nie możemy zrobić, zaczekajmy. Dwie chwilki. Walczymy o okrągłe 3000 zł. Każdy nowy pomysł nagradzam. Jeżeli jeszcze coś przyszło ci do głowy, to możesz zgłosić się na pewno po 50 zł, a może nawet po okrągłe 3000. Ciekawa zagadka, prawda? Pierwszy raz ją gramy. Nie ukrywam, że chciałabym szybciej słyszeć telefony, szybciej słyszeć odpowiedzi, bo może już byśmy tę zagadkę mogli zakończyć. No ale walczycie, szukacie. No, uwaga, kochani, kto? Kto w
wpadł na prawidłowe rozwiązanie. Każdy nowy pomysł nagradzam. To musi być zawód. Bez samogłoski A, który zaczyna się literką R i nie może to być rogownik, rzeźnik, reżyser ani rysownik. Czy jesteście w stanie podać mi jeszcze jakąś propozycję? Uwaga! Zero? Może teraz, w ostatniej chwili? Kochani, nie mamy czasu. Kto spróbuje? W tej chwili, teraz! No, jedna osoba? Jak to, już kończymy program? Ja myślałam, że dopiero zaczynamy program. To fakt faktem, że dużo osób tutaj do mnie, do studia trafiło, ale że już koniec programu, no na to bym nie wpadła. Słuchaj, jeżeli już kończymy, no to musisz coś zrobić. No nie ma wyjścia. Dobra, dawaj drugą literę, ostatnią literę i ja muszę usłyszeć odpowiedź. Musimy kończyć zagadkę, ja muszę te pieniądze komuś oddać. Możecie pokazać podpowiedź na ekranie, bo ja ściągnę kopertę, ale już niestety nie mam za bardzo gdzie zapisać. Kochani, uwaga, na ostatni moment reżyser wam troszeczkę podpowie. Czy ja mogę prosić o drugą i ostatnią literkę? Uwaga, kochani, 3000 zł. Nawet tyle możecie wygrać, tylko musicie mi podać odpowiedź z koperty. 3000 zł dla jednej osoby. Jaki zawód jest tutaj ukryty w kopercie? O jakim zawodzie pomyślał reżyser przed programem? Re? I kończy się literką R. Kończymy program. Kto wpadł na prawidłowe rozwiązanie? No musi być taka osoba, która wpadła. Znacie ten zawód. Mogę to wam zagwarantować. Jak oglądacie telewizję, no to musicie znać ten zawód. Słuchajcie, no każdy przecież ogląda telewizję. Jeżeli teraz oglądacie program, to jesteście przed telewizorem. No właśnie. Uwaga, czy się uda? Słuchajcie, niesamowite emocje. Ja nie miałam świadomości tego, że już kończymy program, że za moment muszę się z wami pożegnać. Reżyser mnie pospiesza, ale daj jeszcze spokojnie, daj moment. No dopiero pokazałeś drugą i ostatnią literkę. W tym czasie ktoś musi tutaj do mnie do studia trafić. Aha, tylko w ciągu tych dwóch minutek, tak? Dobrze, spróbujcie, kochani. Uwaga, czas start. Zawód, który powinniście znać, zawód, który w tym momencie jest wart na pewno 50 zł, a może nawet 3000 zł. Kto spróbuje? Nie ma przegranych. 50 zł masz na pewno. Zawód zaczyna się od re, kończy się literką R. Słuchajcie, nawet 3000 zł. Kto? Kto spróbuje? No nie może być literki A w nazwie. Może ktoś wpadnie na taką odpowiedź. 704, 304, 304. No gdybyś dał tę odpowiedź wcześniej, to ja już bym miała rozwiązanie. Zdajesz sobie z tego sprawę? Kochani, powalczcie. Jeżeli jeszcze jesteście przed telewizorem, można zgłosić się po pieniądze. Pieniądze spore, bo nawet 3000 zł. Ja jestem przygotowana, koperta otwarta. Mam karteczkę. Chciałabym wam już ją pokazać, ale jeszcze zaczekam, jeszcze uzbrałem się w cierpliwość. Minuta i kilka sekund na wybranie numeru. To nie jest czas na szukanie rozwiązania. Teraz powinniście szybciutko się zgłaszać, szybciutko wybierać jeden numer. 704, 304, 304. Kończę program. Kochani, tutaj już nic więcej się nie wydarzy. Ja od reżysera i tak dużo wyciągnęłam. Wyciągnęłam drugą i ostatnią literkę. Udało mi się też wynegocjować 3000 zł dla was. Dajcie sobie szansę na te pieniądze. W nowym roku ktoś musi je wygrać. 30 kilka sekund. Kończę program. Słyszycie? Kto jest przed telewizorem? Jeżeli jesteś przed telewizorem, to na pewno znasz prawidłowe rozwiązanie. Dziesięć sekund. Uwaga, ostatnie sekundy. Kto próbuje? Trzy, dwa, jeden i teraz muszę usłyszeć telefon.
kochani, 704, 304, 304. Kto mi poda prawidłowe rozwiązanie i zabierze, no może nawet 3000 zł? No, szybciutko, kochani, kończymy program. Kto zgłosi się w ostatniej chwili? No, ostatni raz dyktuję numer i mam nadzieję, że ktoś go wybierze. Uwaga, 704, 304, 304. Dobrze, daj mi 3 sekundki, za późno dałeś tę podpowiedź. Ludzie teraz nie wiedzą, naprawdę. No, gdyby ktoś wiedział, to już bym na pewno go usłyszała. Nie wiem, czy się zgadzasz, ja daję 3 sekundki od siebie. 3. Ostatnie 3 sekundki. Sama liczę dla tych osób, które wiedzą i które teraz w ostatniej chwili wybierają numer telefonu do studia. Słuchajcie, musi się udać. Kto jest teraz przed telewizorem? 3. Dwa. No. Szybciutko rzutem na taśmę, wybierzcie jeszcze numer. Jeszcze trzymam te 2 chwilki, przedłużam jak mogę, ale naprawdę w nieskończoność czekać nie możemy. Program ma ograniczone ramy czasowe, więc za chwileczkę dosłownie muszę się z wami żegnać. 2 chwilki, 704, 304, 304. Kto próbuje, kto walczy? Za chwileczkę powita was tutaj Ania po krótkiej przerwie ze swoimi zagadkami, ale ona będzie miała swoje zagadki. A ja chcę jeszcze tę zagadkę rozwiązać. Czy mi w tym pomożecie? Uwaga! Jeden to jest ostatni moment. Musi się udać. Kto próbuje? Siedemset cztery. Trzysta cztery. Trzysta cztery. Czy usłyszę ten jeden najważniejszy dla mnie telefon? Dobra, jeszcze moment, daj nam jeszcze chwilkę. Dobrze, ile mamy czasu do końca programu? Słuchajcie, reżyser mnie pospiesza. Ja poproszę o pokazanie jakiegoś zegara albo informacji, ile mamy czasu. 55 sekund, tyle czasu nam zostało i w tym czasie, kochani, muszę kogoś z was usłyszeć. No niestety, ja muszę to powiedzieć. Czas start, zegar wystartował i walczymy o 3000 zł. Nawet tyle możesz wygrać, ale po pierwsze, musisz mieć przygotowaną odpowiedź, a po drugie, musisz błyskawicznie zgłosić się do mnie do studia. 704, 304, 304. Dwadzieścia kilka sekund. Kto zdąży, kto walczy? Słuchajcie, naprawdę znany zawód. Pierwsza literka to R, ostatnia to R, druga to E. Czy ktoś wie, czy ktoś skojarzył? Może w tej chwili ktoś skojarzył. Ostatnie sekundy, 15 sekund.
704, 304, 304. W ostatniej chwili, czy ktoś się do mnie zgłosi? Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz? Zawód bez A. Zaczyna się na R i E. Kończy się literką R. Czy ktoś skojarzył? Już nie mam czasu, kochani. Muszę się z wami żegnać. Czy ktoś zdąży w ostatniej sekundce? 704, 304, 304. Po raz ostatni wybierz numer. No, ostatni raz, rzutem na taśmę. Kto wybrał? 704, 304, 304. I teraz już muszę usłyszeć, kochani, telefon. Moment, czekajcie jeszcze sekundkę. Zaraz się uda. Spokojnie. Ja też już jestem zestresowana. 3000 zł. Mam nadzieję. Trzymam kciuki. Dla... No czy usłyszę ten jeden telefon? Czy ktoś się zgłosi w ostatniej sekundce? Halo, halo, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Reporter. No nie, niestety nie. No i bardzo mi przykro, zobaczcie, rekwizytor, bardzo prosty zawód, ale oczywiście pani wygrywa 50 zł, bo płaciłam 50 zł za coś nowego, na literkę R, bez A. Serdecznie pani gratuluję, no 50 zł, warto było na pewno tę odpowiedź sprawdzić. Rekwizytor, ja dlatego mówiłam, telewizja, no z czym nam się to kojarzy, każdy na pewno, kto ogląda telewizję, wie. Prosty zawód. Za chwileczkę spotkacie się z Anią. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że pójdzie wam lepiej niż dzisiaj, teraz ze mną. Ja jeszcze zapraszam jutro na godzinę 7:30 do stacji Tele 5. Spotka się z wami Justynka. No i też trzymam kciuki. Z kolei ja spotkam się z wami jutro o tej samej porze. Kochani, było mi bardzo miło. Bardzo się cieszę i wszystkim wygranym gratuluję pieniędzy. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia.